Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 18 marca 2023 roku ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Jan Emeryk Rościszewski udzielił wywiadu dla francuskiego kanału telewizyjnego LCI to jest jeden z, to jest bardzo popularny kanał o takim profilu informacyjnym który jest częścią grupy TF1 największego prywatnego nadawcy telewizyjnego we Francji kanał mający sporą oglądalność i w tym że wywiadzie Jan Emeryk Rościszewski wypowiedział absolutnie skandaliczne słowa mówiące o tym że Polska będzie zmuszona przystąpić do konfliktu na Ukrainie myślę że warto zacytować całość tej Wypowiedzi to jest cytat. Jeśli Ukrainie nie uda się obronić swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru. Będziemy zmuszeni przystąpić do konfliktu. Koniec cytatu. Te słowa wypowiedział ambasador Rzeczypospolitej Polskiej we Francji w rozmowie z francuską telewizją LCI. Wypowiedź wywołała oczywiście wielką burzę, lawinę komentarzy. Do tego stopnia doszło, że no, można powiedzieć napięcia, że ambasada RP we Francji w niedzielę 19 marca wystosowała specjalne oświadczenie, i w tym oświadczeniu możemy przeczytać, że w trakcie tej półgodzinnej rozmowy z francuskim redaktorem ambasador Rościszewski miał przekonywać o konieczności udzielania wsparcia Ukrainie przez sojuszników. Mówił o groźbie, jaką dla Europy i europejskich wartości ma stanowić. Rosja i według ambasady to dokładnie, to dokładne wsłuchanie się w rozmowę pozwala zrozumieć, że tam rzekomo nie było żadnej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się Polski w konflikt, a jedynie ostrzeżenie, przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy. No to tłumaczenie ambasady jest bardzo, ale to bardzo nieprzekonywujące moim zdaniem, ponieważ ja przesłuchałem całej tej rozmowy, całego tego wywiadu i po prostu padają tam konkretne zapowiedzi. Ko konkretna zapowiedź. Przyłączenia się Polski do konfliktu na Ukrainie, w sytuacji, kiedy Ukrainie nie udałoby się obronić swojej niepodległości. Jan Emeryk Rościszewski wyraźnie mówi, że nie będziemy mieli wyboru to jest cytat nie będziemy mieli wyboru, będziemy musieli, będziemy zmuszeni przystąpić do konfliktu. Padają takie słowa, no tego, tego nie da się nadinterpretować, to są, to są konkrety, konkrety podane, podane absolutnie konkrety w tym zakresie i moim zdaniem. Mamy do czynienia z takim balonem próbnym, wysyłaniem takiego balonu, balonu próbnego, takiego papierka lakmusowego. Jak zareaguje opinia publiczna we Francji, w Unii Europejskiej na? Koncepcję włączenia się Polski po stronie Ukrainy do wojny z Rosją, czy do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Oczywiście, w mojej ocenie, jest to skrajnie sprzeczne z polską racją stanu. W interesie Polski, w interesie, Polski, w interesie Polaków nie jest przystępowanie do żadnej wojny. To musimy jasno zaakcentować, to, nie nasza wojna, to nie nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę. Proszę zobaczyć, jak mocno atakowane są dzisiaj wszelkiego rodzaju środowiska antywojenne, wszelkiego rodzaju osoby, środowiska opowiadające się za pokojem. Czy już nawet został ukuty, ukuty taki termin, Podżegający do pokoju, osoby podżegające do pokoju, podżegacze do pokoju. No, myślę, że całkiem, całkiem realne jest to, że w dającej się przewidzieć przyszłości, podżeganie do pokoju będzie w jakiś sposób penalizowane, będzie w jakiś sposób karane, co jest oczywiście oczywistym absurdem. I w, tej, w tym położeniu geopolitycznym, w którym znajduje się dzisiaj Polska, powinniśmy przede wszystkim zabiegać o pokój, pokój w Polsce, pokój w naszym regionie. Powinniśmy Powinniśmy zabiegać o to, aby państwo polskie wreszcie zaczęło wykorzystywać dywidendę geograficzną, aby zaczęło czerpać z dywidendy geograficznej z naszego położenia świetnego na osi wschód-zachód, północ-południe, abyśmy przy pomocy doktryny zero wrogów wśród sąsiadów prowadzili taką politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obronną, która będzie pozwalała Polsce być hubem logistycznym, będzie być takim centrum handlowym Eurazji, korzystać tak jak powiedziałem, z dywidendy geograficznej, włączać się w takie inicjatywy, jak nowy jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, czyli kole, kolejno Wschód, Zachód, Północ, Południe, abyśmy mogli tak naprawdę dyskontować to nasze położenie geograficzne, a nie włączać się w jakieś wojenki, nie włączać nie włączać się, prawda, tutaj do, do konfliktu, z którego Polska absolutnie nie będzie miała nic, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, wręcz odwrotnie. W Wiemy doskonale, do czego prowadzi do czego prowadzi wojna. Te wszystkie argumenty mówiące o tym, że jeżeli nie pomożemy militarnie Ukrainie, czy nie zaangażujemy się po stronie Ukrainy wojskowo, to wówczas będziemy kolejni do ataku i wówczas wojska rosyjskie będą przy granicy z Polską, no to wystarczy spojrzeć sobie na mapę i zobaczyć, czy Rosja dzisiaj mając, mając z Polską 210-kilometrową granicę, Białoruś 418 kilometrów granicy, to jest łącznie ponad 600 kilometrów granicy, czy Rosja dyspo, mając wojska przy granicy z Polską, dysponując rakietami, dysponując sprawnym lotnictwem, także lotnictwem strategicznym, nie, musiałaby rozpoczynać tysiąc kilometrów od Polski wojnę, aby dojść, dojść, że tak powiem, do granic Polski? No nie, to jest, to jest propaganda, którą próbuje, się, którą, którą próbuje się właśnie przekonywać społeczeństwo do ponoszenia jeszcze większych kosztów, coraz to większe kosztów, ponieważ doskonale wiemy, że Polska nie tylko się rozbraja finansując, oczywiście przekazując sprzęt na Ukrainę, ale także ponosimy wszyscy koszty w postaci chociażby inflacji, w postaci, w postaci, no, Całego tego kryzysu gospodarczego to są konkretne koszty, które wszyscy ponosimy. W naszym dobrze pojętym interesie jest jak najszybsze zakończenie wojny na, Ukrainę, na Ukrainie i absolutnie nie, nie włączanie, się, włączanie się do tego. Niestety ja widzę tutaj wielką mobilizację środowisk prowojennych w Polsce, próbę dyskredytacji, zorganizowaną akcję dyskredytacyjną prowadzoną już nie tylko przez media głównego nurtu wobec osób nawołujących do pokoju, ale mamy także do czynienia z mobilizacją. Cywilizacją oddolną, różnego rodzaju środowisk udających pro pokojowe, a tak naprawdę atakujących środowiska antywojenne, różnego rodzaju dziennikarzy internetowych czy pseudodziennikarzy internetowych, którzy, którzy zmienili, że tak powiem, front o 180 stopni, zmienili swoją narrację o 180 stopni i z osób wydawało się wyważonych, nastawionych realistycznie, dzisiaj stają się podżegaczami wojennymi, stają się jednymi z tych prowodyrów, którzy chcą wepchnięcia Polski do wojny. M musimy dzisiaj konsekwentnie, szanowni państwo, konsekwentnie apelować o pokój, konsekwentnie apelować o jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie. W żaden sposób nie deklarować zaangażowania militarnego Polski w tym konflikcie. Musimy jasno i wyraźnie mówić, to nie nasza wojna, nie idźmy na tę idźmy na te wojnę. Dziękuję Państwu za uwagę.